Produkcja Studio Plac. Spotykamy ich wszędzie. W pracy, na studiach, w metrze, w bloku, na ulicy, w sklepie. Dorosłe osoby z ADHD, w spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera są wśród nas. Nie zawsze o tym wiemy. W czułem zwierciadle to cykl podcastów, w których rozmawiamy z osobami doświadczającymi różnego rodzaju trudności. Małgorzata Serafin, witam w kolejnym odcinku. Dziś w czułym zwierciadle Marta Cieśla, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z neuroróżnorodnością. Cześć Marta. Cześć Gosia, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ADHD, czyli o... Modzie na to, że teraz wszyscy mają ADHD. ADHD to wymówka dla leniwych kobiet, dla nieodpowiedzialnych ludzi, nie ma czegoś takiego jak ADHD, to tylko takie niektóre z odmentów internetu, które znalazłam, a nie musiałam wcale dużo szukać, bo cały czas o ADHD mówi się bardzo stereotypowo, że, że nie istnieje, że jest wymówką, że teraz jest moda na to. Spotkałaś się z tym? Oczywiście bardzo mnie to ciekawi, dlaczego mówimy ADHD nie istnieje, a nie powiemy schizofrenia to bullshit. Przecież podstawy, takie mocne podstawy biologiczne, hormonalne, w których wiemy jak to działa, są bardzo podobne, czyli wiemy, wiemy gdzie to jest w mózgu, wiemy, gdzie to jest w hormonach, wiemy mniej więcej, jak to się dziedziczy, że to jest bardzo skomplikowany proces wielu genów. To dlaczego w tych odmętach nie mówimy, nie, schizofrenia to bullshit? No, myślę, że pewnie niektórzy mówią, ale akurat w przypadku y, doświadczenia schizofrenii ona jest y, bardziej widoczna. Jakby te zachowania są nieakceptowane społecznie, według, y, no, tak wiesz, według takich norm zachowań społecznych, a jednak to ADHD jest takie mniej widoczne. Po prostu ktoś jest y, hamski, nieuważny y, y, i tak dalej. Nie? Bo tak też y, można odbierać osoby, które no, zmagają się z ADHD, czyli z czym tak naprawdę? Czym jest ADHD? To jest zaburzenie neurorozwojowe. Co to oznacza? To znaczy, że jest człowiekiem na pewno od wczesnego dzieciństwa, choć mamy już takie badania, które mogą wskazywać, że już na, w okresie prenatalnym trzecim trymestrze ciąży zaczyna się inaczej mielinizacja przebiegać. I jest człowiekiem od zawsze i jest w każdej sferze życia i przebiega na trzech obszarach: zaburzenie uwagi, Nadruchliwość i impulsywność, czyli żeby u kogoś stwierdzić ADHD, musi być z nim to od zawsze i być w tych trzech obszarach widoczne cierpienie, bo chyba myślę, że musimy to nazywać sobie wprost. To musi być ogromne cierpienie, jeżeli nie można się skoncentrować, długo utrzymać uwagi na jednej rzeczy, jeżeli nie można usiedzieć w jednym miejscu, to musi być ogromne cierpienie, ale. Ono jest niewidoczne, bo widoczne jest wiercipięta, niegrzeczna osoba, ktoś bujający w obłokach. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o, o dzieci, nie? Tak, a do tego, jak człowiek ma intelekt, czyli całkiem w porządku, no to co? Przecież zdolny, ale leniwy. Przecież gdyby się tylko postarał, gdyby włożył trochę pracy, przecież jak jeden na jeden się z nim rozmawia, to całkiem ogarnięty człowiek, a potem co? Nie może pracy magisterskiej napisać, tak się wymądra na seminarium, a potem nie oddaje, o co tu chodzi. No, leń. A jak to jest, że. Coraz więcej osób dopiero w dorosłym życiu poddaje się tej diagnozie. I często kobiety, częściej chyba kobiety niż mężczyźni, dopiero w dorosłym życiu, po wielu, wielu próbach innych diagnoz, albo po współistniejących dramatach wcześniej, bo często są to na przykład zaburzenia lękowe, albo depresja, trafiają na, do diagnosty i okazuje się dopiero w dorosłym życiu, że mają ADHD. To jest wielopłaszczyznowe. Pierwsza płaszczyzna jest taka, że kiedyś uważaliśmy, że z tych objawów ADHD się wyrośnie powiedzmy w 85%. Teraz wiemy, że no, jeśli myślimy o tym, że u kogoś zmniejszą się objawy, to będzie odwrotna proporcja, że 15% będzie poniżej progu diagnostycznego. Więc to jest pierwszy kawałek, że nie szukaliśmy tego u dorosłych. Drugi kawałek jest taki, że my coraz więcej wiemy chociażby o kobietach. Tak? Wiemy, że ta ADHD u dziewczynek i kobiet przebiega inaczej, że to są objawy bardziej do środka, które nie przeszkadzają na zewnątrz, więc nie miały szansy na diagnozę. No, a po trzecie, jeśli sobie pomyślimy, że ADHD to jest takie 5 do 7%, uśredniając niektóre badania mówią 2,5, niektóre nawet Amerykanie 10, no to ci ludzie wokół nas są. My musimy ich wyłapać i zdiagnozować, bo to nie tak, że jeśli nie mieli diagnozy do tej pory. To oni nie istnieli, nie mieli tych problemów. Więc jeśli to jest 7% naszego społeczeństwa, to jest ogrom, ogrom ludzi. To wróćmy do tej pierwszej płaszczyzny, bo to jest mit, że objawy ADHD jakby mijają albo ustępują z wiekiem. Czy, czy to jest prawda? Czy chodzi o to, że ta osoba przez przystosowanie się do społeczeństwa albo przez nawet zrozumienie samego siebie. Umie zapanować, jakby oswaja się trochę z, z tym, i, i dlatego wtedy się wydaje, że, że te objawy mijają. Jak to jest? Myślę, że to jest bardziej skomplikowane. Po pierwsze, przebieg ADHD jest taki jak wahadełko. Czyli będą takie okresy, kiedy jest lepsze funkcjonowanie, będą okresy, kiedy jest gorsze funkcjonowanie, i przez to, że ten. nie jest to taka płaska linia, to trudno też było zobaczyć. Tak? Więc jeśli sobie zobaczymy, że na przykład e, młodzi dorośli radzą sobie trochę lepiej, a na przykład po trzydziestce kobiety gorzej, albo w okresie menopauzalnym, albo jeśli sobie zobaczymy, że w różnych okresach to jest różnie, to może być tak, że my przez jakiś czas się trzymamy, a potem jest gorzej. Może być tak, że się trzymamy, mamy te strategie, o których mówisz, w sumie działa. I zdarza się w naszym życiu coś, e, zakładamy rodzinę, firmę, idziemy na studia, gdzie nie ma struktury, rozstajemy się z partnerem, który nam pomagał zorganizować życie, czy cokolwiek inaczej, innego, i wtedy te objawy mogą być bardziej widoczne. Druga rzecz jest taka, że faktycznie u części osób przez to dojrzewanie późniejsze tego y, y, struktur korowych, być może te objawy będą trochę mniejsze. Ale trzecia rzecz jest taka, to szczególnie widać u mężczyzn, że spada ta hiperaktywność, czyli spada ta nadruchliwość, troszeczkę może spać impulsywność, ale pojawiają się większe zaburzenia uwagi. No a zaburzeń uwagi nie widać. Nie są takie mocne, nie, nie rzucają się, że człowiek chodzi, rusza, się kręci e, i tak dalej, tylko no, zapomina, e, gubi rzeczy, przedmioty, nie może sobie zorganizować pracy, prokrastynuje. No to. Nie jest widoczne. Dlaczego u kobiet wygląda to inaczej, jeżeli chodzi o objawy, a u mężczyzn inaczej? Czy to jest jakoś przebadane, zdokumentowane? Czy to jest kwestia neuro, czy to jest kwestia socjalizacji? Do tego, jak wychowywane są dziewczynki, a jak wychowywani są chłopcy? Tego do końca nie mhm. wiemy. Mamy takie badania świeżutkie, nowe, które szukają takich struktur w mózgu, które są inne. To są takie struktury, których ja nawet nie powtórzę i gdzieś tam musiałam sprawdzić w Atlasie, nie? Jakieś tam coś tam z gruszką, tyle kojarzę. Ale to są faktycznie, znajdujemy takie struktury w mózgu, które y, inaczej wyglądają, czyli mają inną chociażby objętość. To jest jeden kawałek, a drugi kawałek to są te socjalizacje, tak? Bardzo podobnie z spektrum autyzmu, tak? Ale chociażby wiemy, że i zawału kobiet przechodzą inaczej. A jak sobie spojrzymy na tą socjalizację i na to, jak są objawy kobiet za DHD, to są objawy do wewnątrz. Czyli to są przede wszystkim masywne problemy z uwagą. Masywne. Ale nie ma tej takiej nadruchliwości na zewnątrz, bo ona idzie do środka. Te myśli biegną. Napięcie w ciele jest ogromne. No ale sieć ładnie. Wyprostuj się. No, dziewczynka, żeby tak się w kościele kręciła? No, wstyd, naprawdę, nie możesz usiedzieć, tak? I ta impulsywność też będzie mniej, tak? Może nie tyle, że będzie jeździć samochodem bardzo impulsywnie i rozbijać, ale na przykład odsetek nastoletnich ciąż i zachowania ryzykowne. Mamy wysoki tutaj. Procent. Tak, właśnie czytałam o tym, że, że tutaj też jest to zauważalne, nie? że ten, ten, ten wiek dojrzewania też, no, też ma swoje takie, pokazuje, nie wiem czy, czy w ogóle dobrze użyję tego słowa, ale. Ale pokazuje takie, 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 takie objawy, nie? Jak, jak to ADHD może być widoczne w tym, w tym trudnym okresie, i, i ma na to wpływ na przykład mm, taka hormonalna burza, która się wtedy dzieje? Hormony mają wpływ na ADHD? Tak, hormony to w ogóle. No ADHD jest czystą biologią, dlatego mnie bardzo śmieszy, że on nie istnieje, bo to jest no, czysta mhm. biologia, tak jak schizofrenia, czy jakieś inne bardzo biologiczne wyzwania. I w ogóle hormony u kobiet mają ogromny wpływ na przebieg. Na przykład przed miesiączką wiele kobiet będzie miało zaostrzenie objawów ADHD, i to gdzieś się powoli obserwuje w badaniach. To niewiele jeszcze o tym jest, ale to widać też nawet przy moich pacjentkach, którą mówią: Pani Marto, no, to wygląda, jakbym sobie wymyślała, ale naprawdę. To naprawdę te, te objawy się powiększają. No, o, tym się, o, o objawach różnych się mówi przed okresem no, w ramach PMS-u, który też jest wyśmiewany, jest um, podważany albo, albo potwierdzany. Nie? Są, są różne szkoły. PMS nie istnieje albo istnieje. No, ale no, ale tam się dzieje tak dużo zmian w organizmie, za które odpowiadają hormony. No, że nie można aż tego tak zbagatelizować. Nie? Tak, i same w ogóle leki na ADHD, no bo to po psychoedukacji, czyli po tym, żeby zrozumieć, na czym polegają moje objawy i jak z tym żyć, drugim krokiem wcale nie jest psychoterapia, tylko są leki. No i te leki co robią? No regulują gospodarkę hormonalną, no renalinę, dopaminę, czasami też te serotoniny, tak? I to są bardzo biologiczne i tylko w taki sposób możemy. Pomóc temu organizmowi, tak? Nie mamy innych mocnych dowodów, że coś innego podziała. To co się dzieje w mózgu? Czym jest to ADHD? Jakbyś mogła tak wytłumaczyć, to jeżeli w ogóle się da. W prosty sposób, bo czasem nie da się czegoś wytłumaczyć, nie używając nazw neuroprzekaźników, ale myślę, że one już tak w przestrzeni publicznej coraz, coraz głośniej wybrzmiewają, bo okazuje się, że te same są odpowiedzialne również za kryzysy psychiczne i, i, i za depresję i za, za inne zaburzenia. Ale co się dzieje w mózgu? Skąd się bierze ADHD? To jest, Jak się wpisuje w Google, to jest to, wiesz? Skąd się bierze ADHD? To jest takie pierwsze pytanie. Oczywiście odpo odpowiedzi są absolutnie bzdurne. Myślę sobie, że to jest mega ważne, żeby z jednej strony myśleć o tym, że ADHD jest biologiczne, a z drugiej strony, jak masz zapalenie płuc, to pytasz pana doktora. Panie doktorze! A czy ja to się w kolejce do yy, apteki zaraziłam, i to jest yy, wirusowe, czy może to będzie ta, a gdzie jest ta etiologia? Czy to zachłystowe, czy wirusowe? A pan doktor się Pani Gosiu, nie? bierzemy się za leczenie. I w ADHD będzie tak, że my mamy bardzo dużo wiedzy, ale ta wiedza jest bardzo szeroka, bo ADHD jest bardzo skomplikowane. I oczywiście te badania są żywe, i jest ich bardzo dużo, ale nie możemy powiedzieć wprost, że na pewno to jest taka i taka struktura i tylko to. Po pierwsze to jest, um, mamy opóźnione um, dojrzewanie kory czołowej i ciemieniowej skrojowej. Tak? Dwa do pięciu lat później uzyskuje taką swoją szczytową grubość. To jest kawał czasu, nie? bo jak sobie weźmiemy pięć lat u człowieka, nie? powiedzmy, no to to jest kawał czasu. Czyli mamy takie struktury w mózgu odpowiedzialne za, za zaburzenia uwagi i za funkcje wykonawcze, czyli takie funkcje, które zarządzają naszym intelektem, żebyśmy mogli z niego skorzystać, które dojrzewają później. Poza tym mamy zaburzenia mielinizacji neuronów, czyli ta osłonka mielinowa, która jest na neuronach, ona nie, prze, nie tworzy się w prawidłowy sposób. A co to oznacza? To znaczy, że nie przewodzi tych impulsów tak, jak powinna. Stąd na przykład możemy myśleć o impulsywności, nie? Bo coś tam Ale się wydarzyło. Ale dlaczego ona się tak nie wytwarza, to wiadomo czy nie wiadomo? Myślę, to że, jest... że to jest mhm. bardzo skomplikowane, żeby okay. to wiedzieć, nie? Wiadomo na przykład, że dobre tłuszcze będą nam wspierały tworzenie tej dobrej osłonki, tak? I dlatego te to, to dobre tłuszcze jedzenie i dbanie o tą dietę jest jakimś ważnym aspektem. I to my wiemy, że to już można, są takie badania, jeszcze, jeszcze dosyć malutkie, że to już w trzecim trymestrze ciąży, tak? to czyli bardzo, bardzo wcześnie. Ale wiemy, że mamy takie też specjalne ścieżki w mózgu, takie obwody neuronalne, które są odpowiedzialne za zaangażowanie, za utrzymanie uwagi, za kontrolę hamowania, za motywację, e, za oczekiwanie na nagrodę, za tolerancję frustracji. To są takie rzeczy, które możemy zobaczyć na FMRI. Tak, że po prostu są specjalne ścieżki neuronalne, że te informacje te przechodzą tam troszkę inaczej. A to znaczy, że skoro przebiegają inną drogą, zahaczają o. Inne obszary, to będziemy mieć wprost trudności, które można zobaczyć na ekranie. No, nie istnieją, prawda? Problemy. Ale to jest też tak, że to jest. Czyli nie można zrobić taki, taki skan? Teoretycznie tak, ale mhm. to nie jest tak, że ja zrobię skan i on mi wyjdzie, bo to jest bardziej skomplikowane. To, to... to chyba byłoby wtedy łatwiej w diagnozowaniu, prawda? Tak, jakbyśmy mieli. I są takie w ogóle poszukiwania biomarkerów. To taka przyszłość chyba. psychiatrii i wtedy też leków celowanych trochę się tego teraz robi. Dlaczego niektórzy reagują na taką substancję w przypadku ADHD, a dlaczego inni na taką? I jest trochę poszukiwań tego, ale to jeszcze jest taka trochę pieśń przyszłości. To to jest, myślę, że do tego kiedyś. Moje te wnuki. skanowanie nie jest powszechne, tak? Że nie, nie to, że wjeżdżamy w rezonans i. Bo nie, nie musi to tobie wyjść. Mówimy o pewnych zmianach w mózgu, ale tych zmian jest na tyle dużo i w taki sposób, że nie da rady u pojedynczej jednostki to zobaczyć, bo być może nie będzie tego, a będzie inna struktura, którą zobaczymy. No i też, jak myślimy sobie o ADHD, to musimy myśleć o genach. I znowu, to nie jest tak, że weźmiesz gen. Pani Marty mhm. i zobaczy, że tam jest ADHD. To jest takie poligenetyczne dziedziczenie. Tych genów jest bardzo dużo w bardzo specyficznych sekwencjach, się układają, ale ten wskaźnik dziedziczności niektóre badania pokazują od 60% aż do 90%. To jest jeden z najwyższych wskaźników w ogóle dziedziczności takich wyzwań. I to jest niesamowite, tak? że no, ta historia ADHD-owa w rodzinach jest naprawdę widoczna, choć. I to jest chyba wtedy najtrudniejsze, że adehadowe dziecko może się zdarzyć w rodzinie, kiedy nie było nigdy takiego wyzwania, nie? I to niedopasowanie. Ale to jest jeszcze nie wszystko, bo są takie badania na bliźniakach mm, i, i, i zastanawiamy się, czemu jeden bliźniak to ma, a drugi tego nie ma. No bo to zawsze będzie jeszcze pewna interakcja ze środowiskiem. I my wiemy, że silny stres u matki. Wiemy, że niska waga urodzeniowa. Wiemy, że y, alkohol czy nikotyna są takie badania, że w ogóle nikotyna u ojców, tak? No mnóstwo różnych takich środowiskowych kawałków, które będą sprawiały, że to to ADHD się akurat u mnie Zaaktywizuje. W trakcie ciąży? W trakcie ciąży, mhm. czy we wczesnym y, dzieciństwie, tak, przy takich y, okołoporodowych, a być może ono wcale by się nie pojawiło. Ale wszystko to jest bardzo, bardzo skomplikowane, no bo mamy jeszcze tą gospodarkę dopaminy, noradrenaliny, tak, te leki, które niektóre polegają na wychwycie zwrotnym, tak? Czyli, że musimy jakby tą pompę naszych hormonów w mózgu trochę podkręcić, żeby on lepiej wyłapywał. Więc o tym można by mówić dużo, 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 i my w ogóle tutaj rozmawiałyśmy o tym przed, że całe godziny, bo to jest bardzo skomplikowane, ale jednocześnie dobrze pokazane i udokumentowane, więc nie możemy powiedzieć, nie, nie ma w sumie bez sensu. No, ale jest podważane, nie? To, to, to jest problem, ale, ale o tym podważaniu i, i wyśmiewaniu, negowaniu jeszcze sobie pogadamy. Czyli rozumiem, że nie istnieje taka jakaś jedna mocna teoria, która mówiłaby o podłożu tej choroby, że, że ADHD bierze się stąd. Po pierwsze, to, to nie mówimy o choroba, mhm. bo to jest, coraz częściej myślimy, że to jest atypowy rozwój, inny neurotyp, a nie choroba. Jest to oczywiście zaburzenie neurorozwojowe, bo wiąże się często z cierpieniem, tak? Ale wiąże się z cierpieniem, bo środowisko jest niedopasowane do mnie. Nie e, wytnę tego, często. że powiedziałam, że choroba, ale żeby to było tak, że wiesz, że, że, że kurczę, z automatu to leci, nie? Z automatu, tak? Mhm. Teraz częściej myślimy o takim atypowym rozwoju. No, ale jest to zbyt skomplikowane, żeby można było tak, tak łatwo powiedzieć, że to się bierze z tego, nie? a przeziębienie bierze się z tego, tak. a ta choroba się bierze z tego. A y, w związku z tym, że to nie jest choroba, tylko atypowość i neuroróżnorodność, to to już tak to się nie może, bo to nie jest choroba, to co to jest? No właśnie, i to jest trudne do zrozumienia, Skoro nie jesteś chory, to co? Hmm? Co jest z Tobą nie tak? Co, och, co jest ze mną nie mm. tak? To jest w ogóle takie pytanie, które towarzyszy dzieciakom, młodzieży i dorosłych bardzo długo. Dlatego diagnoza jest ważnym kawałkiem, żeby zobaczyć: nic nie jest z Tobą nie tak. To nie jest Twoja wina, nie znaczy, że jesteś leniwy, nie znaczy, że jesteś głupi, nie znaczy, że, że, że właśnie coś jest z Tobą nie tak, tylko tak funkcjonuje Twój umysł. Koniec. No, powiem Ci, że chyba trudno jest zaakceptować taką informację, tak funkcjonuje Twój umysł, uwierzyć w nią i wydaje mi się, że trochę musieć się zmagać z opinią otoczenia, nie? Żeby, że kurczę, musisz jakby bronić swojej diagnozy czasem. Wiesz, marzę o takim świecie, i mam nadzieję, że on niedługo będzie, że te dzieciaki, które teraz mają 6, 7, 8 lat, i ta wiedza, którą mamy, że będą wyrastać bez tej stygmy. Dlatego, że my wiemy, że to, co jest najważniejsze, to żeby dziecko zrozumiało swoje objawy i otoczenie. I przez to, że zrozumie swoje funkcjonowanie, będzie mogło dopasowywać życie do tego, jak funkcjonuje mu umysł. I, i będzie otoczenie tak mu przygotowywać. Bo jeśli będziemy o tym myśleć w ten sposób, to się nagle okaże, że kurczę. No ale w sumie to jest um, po prostu jakiś sposób funkcjonowania i po prostu mam prawo tak żyć. Bo faktycznie, no. Bronienie diagnozy, szczególnie w przypadku kobiet, jest niezwykle trudne. A ty masz ADHD? Taka spokojna i ADHD, bez przesady. Mhm, taka spokojna, ale rozpraszały mnie bodźce i rozpraszają zewnętrzne. Gdzieś coś stuknęło, tam widzę jakiś brudną szybę, coś mi się skojarzyło, przypomniało. E, moje myśli, wspomnienia, obrazy, wszystko w zasadzie jest w stanie. Nie mam, nie mam um, kontroli nad moją uwagą. Bo to jest kłopot. Ja nie lubię tego określenia, że to są mm, zaburzenia, uwagi, a tak naprawdę deficyt uwagi, bo ta uwaga jest, tylko ona biegnie w sposób wolny. Bo umysł ADHD-owy y, biegnie za tym, co jest ciekawe, albo za czym jest szybka nagroda. I pod warunkiem, że jest to ciekawe, interesujące, to ten umysł jest w stanie zrobić 150% normy, bez zmęczenia, doczytać, dogrzebać, zrobić coś do końca. Jest tak, że ma problem z takim rozróżnieniem rzeczy, nie wiem, istotnych od nieistotnych, że jakby każda, każda rzecz, no właśnie nieistotna, czyli taki dźwięk, nie? Wydaje się istotny i to wszystko jakby jest na tym samym y, poziomie, że nie jest tak, że coś jesteśmy w stanie wykluczyć, y, że to nie jest w ogóle istotne, a coś jest istotne. Czy to jest właśnie prawda, że, że to jest tak spłaszczone, dlatego ten ogrom tych bodźców jest, y, jest tak bolesny i przytłaczający? Zdecydowanie tak i na przykład problem ze spóźnieniem, czemu jest to polega na tym, że o dobra mam, y, muszę wyjść, ale widzę teraz to, a teraz widzę to, a w sumie to muszę zabrać to, a może bym odwinęła to, wydaje się tak samo istotne i nie ma z tego wyjścia i to jest niezwykle trudne. Priorytetyzowanie zadań, która rzecz jest najważniejsza. robienie to studenci robią notatek na studiach. O matko, oni mówią i po prostu zapisuje wszystko słowo w słowo, bo ja nie wiem, którą rzecz mam wybrać. No i to też budzi ogromne zmęczenie. Bo jeśli twój mózg przyjmuje wszystko w takim y, chaosie, a ty wszystko uważasz, że jest równoważne, to możesz być potwornie zmęczona. To dlaczego jest y, tak I w ogóle czy, czy, czy jesteś w stanie odpowiedzieć na, y, na to pytanie? Czy, czy istnieje na to jakaś teoria, jakakolwiek, nie wiem, prawidłowość albo jakiś schemat, Żyjąc y, czasem 30 lat, bo, bo, bo mówimy o diagnozowaniu się w dorosłym życiu, że teraz diagnozuje się właśnie takie, takie pokolenie między dwadzieścia kilka a 40, y, że żyli tyle lat w takim ogromnym cierpieniu, często po drodze doświadczając różnego rodzaju kryzysów psychicznych. Bo, bo taka ciągła walka wewnętrzna i walka z tym światem, próba przetrwania, bo to jest po prostu, to nie jest życie, to jest próba przetrwania na świecie, doprowadza do kryzysu psychicznego, do, do depresji, do, do zaburzeń lękowych i w końcu trafiają do diagnosty, żeby sprawdzić, czy to przypadkiem nie jest neuroróżnorodność. Bo jeśli wiele rzeczy już próbowałem, próbowałam, to nie działa, to zaczynają wyszukiwać, nie? A może coś jeszcze? A Google nas dobrze pozycjonuje, więc jak zaczynają mm. wpisywać objawy, to wyskakuje bardzo często, diagnozują się dorośli, którzy zobaczyli ich dzieci. I jest z dziećmi się wydarza takiego, że dzieciom jest trudno i przychodzi taka refleksja, ja też tak miałam, ja też tak miałem. I, i dochodzi do tego momentu diagnostycznego. Ale to jest też trochę taka mm, internetowa bańka, że się diagnozują tylko ci, którzy właśnie się wiedzą już, czy podejrzewają na różnorodność, no bo jest gro y, pacjentów, klientów, którzy trafiają i y, y, y myślą, że no właśnie, że coś z nimi jest nie tak, że nie ogarnięcie tego życia i rozkładamy to na czynniki pierwsze i mówimy, pani Zosiu, sprawdźmy to, zróbmy to jak nazwę pod kątem ADHD. ADHD? Proszę Pani, jakie ADHD? No tak, ale to chyba tylko w sytuacji, kiedy y, ktoś pójdzie do, y, do specjalisty, do, do terapeuty bądź psychiatry, który ma jakby szeroki y, wachlarz y, umiejętności, nie jest... Y, Albo zainteresowań, albo dziedzin, tak? albo chorób, którymi się zajmuje. I tutaj wykluczam. No, tak, już wiemy, że to nie jest choroba. No, że musi trafić na, na takiego specjalistę, który nie będzie szukał po opowieści pacjenta, w tym zaburzenia lękowego, depresyjnego, tylko zajrzy trochę głębiej, że to może nie o to chodzić. Najczęściej chodzi i o to, i o to. W sensie bardzo rzadko u dorosłych będziemy mieć czyściutki ADHD. To, to naprawdę trzeba mieć solidny solidne, takie dobre strategie i jakiś moment w życiu, że mi się to załamało. I naprawdę bardzo wspierające środowisko. Bo najczęściej, kiedy trafię dorosły, to on ma masę bagażu. Różne I co tam inne. jest właśnie po drodze? Jakie diagnozy? Hmm. To depresja, zaburzenia lękowe to taka klasyka. Uzależnienia, witajcie. Zaburzenia osobowości... Z takim na czele u kobiet częściej osobowość z borderline, a u mężczyzn często yy, osobowość antyspołeczna. Tak? No tu mamy te inne objawy, trochę u kobiet i mężczyzn, które pokierowały, tak? skoro byłam takim niegrzecznym chłopcem i ciągle mnie karano, no to co mi pozostało w zasadzie, tak. Na zewnątrz. To będą, y, mamy dużą współchorobowość. Y, choroba afektywnej dwupiegunowej i to w badaniach, w zależności od badań, 20 aż do 60%. Czy to jest współwystępowanie, czy to jest pomylenie? Można mieć to i to, mhm. można mieć jedno. Z tych. Można mieć zupełnie naprawdę ADHD i można mieć chorobę afektywną dwupigonową. Można mieć też zaburzenie osobowości przy uh -huh. tym. Więc absolutnie można sobie uzbierać wszystko, ale ADHD będziemy szukać też w różnicowaniu lub współwystępowaniu na przykład kompleks PTSD, czyli taki traum, która nam się wydarzyła. Często bardzo trudnych wydarzeń. Bo to daje przemocy. podobne objawy. Tak. I to jest y, czasem trudne to zobaczenia i rozumienia. Czy to jest występujące, właśnie czy można zostać, wiesz, źle zdiagnozowanym? Gosia, zawsze mm. można. Zawsze można. I czasem to jest bardzo trudne do, do zobaczenia, no bo jeśli na przykład taki kompleks PTSD, no to byśmy musieli zobaczyć, co się dzieje we wczesnym dzieciństwie. Ale jeśli miałam przemocową rodzinę, no to kto mi tego wywiadu udzieli? kogo mogę o to zapytać, nie? A sama mogę nie pamiętać, bo na przykład wyparłam, nie? A, tak, ale będziemy szukać i, i czasem jest to do rozróżnienia. Często jest tak, że było coś we mnie, takiej różnorodności, że akurat z mojego rodzeństwa na mnie skupiła się ta przemoc, tak? I, i, I możemy po trochę po takich hipotezach też dochodzić, czemu to akurat y, nam, nim, Ale będziemy mieć zaburzenia odżywiania y, z, z y, binge eating, czyli mm, napodowe obiadanie się. Nie lubię tej mhm. polskiej nazwy. I bulimie. Rzadziej anoreksja. Anoreksja się bardziej kocha z autyzmem. No to chodzi o kontrolę impulsów. Ale będziemy mieć na przykład też tiki. Części u mężczyzn akurat. Y, czy zespół Tureta. Będziemy mieć całą grupę tych dys, dysortografii, dysleksji, dyskalkuli, czyli te specyficzne trudności w uczeniu się. Po prostu mózg przetwarza to są inaczej. Takie sygnały, tak? Właśnie, że, że ta dysleksja. Czy, czy za to odpowiedzialne są, nie wiem, te, te same obszary w mózgu, te same neuroprzekaźniki? I, i, i że nagle tych, no, tych zaburzeń w funkcjonowaniu jest dużo więcej niż tylko ADHD, bo, no, bo mm. tak, z tego co wymieniasz, to kurczę, no, tak jak powiedziałeś, czyste ADHD jest bardzo rzadkie. Bardzo. I to, I to naprawdę, i jest cała masa. Wiesz co, to różnie bywa. Może być tak, że jest to właśnie jakaś wspólnota taka, czy biologiczna, czy, czy genetyczna, ale może być tak, że po prostu no, pewnych rzeczy nabywam w trakcie. Tak? czyli na przykład nie radzę. dostaję mnóstwo informacji negatywnych, zwrotnych, że jestem nie taka że zapominam, że znowu że jak mogłam, że nie można na ciebie liczyć a wyrzuciłaś klucze jak mogłaś, to za idiotka i tak dalej można by dużo wymieniać i potem można się też autostygmatyzować absolutnie, nie radzę sobie z emocjami, nie mam na to strategii nikt mi w tym nie pomaga no to co, nie działa mi hamowanie prosto za DHD. no to idę zażerać. Mam wyrzuty sumienia. Przecież wiem, że tak nie powinnam robić. Jestem mądrą dziewczyną i wpadamy, nie? W kierunku... Czyli ten upust emocji musi być. Nie mocnych. A, a kontrola emocjonalna w ogóle mówi się, że jest taką czwartą nogą ADHD, tak? Czyli mamy w tych kryteriach diagnostycznych zaburzenia uwagi. Y Impulsywność i nadruchliwość, ale e, ta kontrola emocjonalna jest bardzo, mówi się o takich flash-emocjach, emo że one się tak szybko pojawiają, o takiej intensywności, że człowiek nie jest w stanie na nie jakoś adekwatnie zareagować. To oczywiście jest związane z impulsywnością, ale to jest trochę inny, inny kawałek. I wtedy no, ona jest borderką. Ach, tak, bardzo często, nie? Bardzo często nie, to, to, w ogóle ta, e, to poczucie borderline, a, albo właśnie takiej dwubiegunowości, ale no w sumie ze szybką zmianą faz, hmm, jak to przebiega? No bo też ADHD to jest pewna nierówność. E, jednego dnia jestem w stanie ogarnąć wszystko, a drugiego dnia zmycie na czym? To jest wejście jak Kilimandżaro. Hmm, no i co? No, co to jest? No, dwubiegunówka? Mówiąc brzydko. Tak? To co, co z tobą jest nie tak? Ty masz jakąś depresję? Nie, po prostu tak działa mój umysł. Następnego dnia czy za tydzień nadrobię te wszystkie rzeczy a potem pewnie będę miała zjazd. No i chociażby w ym, takiej psychoedukacji uczy się osoby przerywać tę góreczkę i odpoczywać, bo im więcej energii, im więcej się wypale, no to oczywiście będę miała niższy zjazd. A długotrwałe poleganie na takich y, hiperfokusach, a potem zjazdach, no może mi wtórnie zaprowadzić też do depresji, tak? No bo y, co? Nie mam czasu na przyjemności, rezygnuję, no bo się za zanurzam w pracę, potem mam tego, ten zjazd, nie robię przyjemnych rzeczy, dostaję negatywną informację zwrotną, źle zaczynam myśleć o sobie, i tak dalej. I tak Bo dalej, Bardzo i tak szybko, dalej. nie? Osoby z ADHD zaczynają właśnie tracić poczucie własnej wartości, przestają sobie ufać, jak słyszą z otoczenia, albo nawet jeżeli nie słyszą z otoczenia, ale są tak socjalizowane i w tym przekazie kulturowym od lat słyszą, jak powinno być, jak się powinno zachowywać, co jest okej, okay, co nie jest okej, okay, to bardzo szybko sobie włączają taką autostygmatyzację i zaczynają samych siebie karać. Tak, tak. No, bo jeszcze jak sobie otworzymy, nie? Jak działać skutecznie? Codziennie rób tych rzeczy systematycznie. Kroków, no. Tak? Gdy będziesz robić... Niemożliwe. Nie ma co wkładać tych strategii takich, mm, powiedzmy, typowych dla osób z ADHD, bo one po prostu nie zadziałają. No co jest ze mną nie tak, że znowu nie mogę? A ja muszę się nauczyć, że mój mózg działa tak, że jednego dnia ogarnę więcej, innego mniej i żeby i tu jest znaczenie, żeby jak mogę ogarniać więcej, to żeby robić rzeczy, które powinnam ogarniać, nie? No, to jest tak. Tylko skąd wiadomo, co trzeba ogarniać, skoro wszystko jest tak samo ważne? No i tu są strategie, nie? Rzeczy, których muszę się nauczyć. Po prostu wybierać, priorytetyzować. Tego, tego się uczymy, tak? Że no dobra, ale jakie będą na przykład konsekwencje? Gdzie są deadline'y? Co jest zgodne z twoimi wartościami? Czyli muszę zyskać ileś pytań pomocniczych, bo nie przychodzi mi to naturalnie. Co powoduje, że dorosła osoba decyduje się na diagnozę ADHD, znaczy na, na zdiagnozowanie się? Czy właśnie ten fakt, że, że już po drodze ma ten bagaż doświadczeń, ma za sobą kryzysy psychiczne, ma terapię jedną, drugą, leczenie na przykład i, i dalej czuje, że, że to nie to, że coś nie tak, dlaczego przychodzi w końcu, dlaczego w końcu trafia finalnie na, na diagnostę? W tej chwili to myślę, że to jest mega moc internetu. I to jest mega moc internetu, że jest w stanie zauważać i przebija się w ogóle ta świadomość neuroróżnorodności i to wpasowanie się, że halo, ja tu jest, może to jest trop. I to jest fajne, że mam taką szansę zobaczyć, czy to jest właśnie o mnie w tej historii mojego życia, które często jest bardzo trudne. Jakby myślę, że nazywajmy to sobie wprost, że jest po prostu bardzo trudne i w pewnym momencie mi już nie starcza. Już nie mogę. Chcę inaczej i to jest opcja do sprawdzenia. Ale myślę, że też jest niezwykle ważne, żeby mieć taką otwartość, bo nie każda osoba, która się zgłasza na diagnozę ADHD, to ADHD ma. Dlaczego? No, trafiają z masywnymi zaburzeniami lękowymi. Gdzie będą te zaburzenia koncentracji uwagi? No, jak nic w depresji będą zaburzenia koncentracji uwagi, ale to mogą być też biologiczne, tak? No to bardziej po stronie psychiatrów są różne mm, choroby, wtedy już choroby, które mogą dawać taki obraz, ale chociażby nie wiem nasilenia alergii, nie? no jestem napięta, nie mogę wytrzymać ze swoim ciałem. Trudność się z koncentracją, skupienie się i tak dalej. Astma czasami, Czyli bardzo różne takie biologiczne też rzeczy, które mogły nam dawać podobne objawy. I ta otwartość to jest mega zasób. Czyli może zdarzyć się taka sytuacja albo po prostu się zdarza, że ktoś przychodzi, bo chce tej diagnozy. Tak. Większość żeby trochę osób, też na nią zrzucić, nie? Większość osób przychodzi i, i chce diagnozę. I, I nie każdemu możemy ją dać, bo nie każdy to mm -hmm. ma. Więc to też jest taki mit, że pójdę, uh -huh. zapłacę, to uh -huh. zaraz się okaże, a w ogóle dostanę te super leki, nie? Tak. I już teraz będzie wszystko tak, cudownie. Tak, z tymi lekami też jest problem, nie? No bo one są takie, a nie inne. Ale leki są w ogóle różne. I to, to, tak, ale, ale czytałam o tym, że, no, że zdarzają się tacy lepsi kombinatorzy, którzy wiedzą, że jak dostaną leki na ADHD, a są na przykład uzależnieni od czegoś, nie? To, hmm. to to też im pomoże. Tak, to W jest, uzależnieniu, w pielęgnowaniu tego uzależnienia. To jest trudne. U nas w Polsce hmm. jeszcze aż taki nie jest problem, hmm. ponieważ nie mamy tych takich y, typowych pochodnych amfetaminy, soli, amfetaminy i tak dalej, które są w, w Stanach chociażby. No Zawsze jest taka druga strona medalu, nie? Kto, że ktoś przychodzi po diagnozę, że przyszedłem tutaj po diagnozę. Nie ma w tym nic złego, o ile jest. Ja na przykład diagnozuję psychologicznie, no bo nie psychiatrycznie. Tak? Czyli trafia albo do mnie od lekarza psychiatry, albo przed lekarzem psychiatrą ktoś przychodzi do mnie, bo no, z różnych względów, ekonomicznych, mm -hmm. albo przekonania, że najpierw do psychologa, no to mówimy sobie, dobra, to teraz robimy, będziemy podważać. Czyli pani ma swój pomysł na to, a będziemy szukać, co w tym nie pasuje. I, i to jest fajny sposób dla mnie, bo pozwala się zmierzyć z tym syndromem oszusta, bo to jest też problem. Czy jak ja już tyle przeczytałam o tym, czy przeczytałam o tym ADHD, to czy ja pani nie oszukam? Spokojnie. Po to ja tu jestem, żeby sprawdzić, czy mnie pan nie oszuka. Bo, żeby to ADHD było, no to musi być z nami od wczesnego dzieciństwa. ICD mówi 10, które już jeszcze w Polsce istnieje, funkcjonuje. Mhm. Mówi przed siódmym rokiem życia, co tak naprawdę w tych warunkach jest nie do uzyskania. Tak, bardzo rzadko mamy młodych dorosłych, teraz 20-latków. To taki i ci rodzice dadzą nam wywiad, ale tak naprawdę idziemy za DSM-5, czyli przed 12 rokiem życia, i to jest taki, taki kawałek, który, do którego spokojnie można zajrzeć, więc one muszą być od zawsze i one musiały być obecne w przynajmniej w dwóch środowiskach czyli nie to, że ja tylko w szkole się kręciłam, ale że i w domu, i w szkole, i w innym miejscu. I to też ciekawe, że ono nie, nie musi występować e, w momentach, kiedy jestem bardzo, bardzo skupiony. Na przykład takie dziecko, i to odniosę się, bo to jest ważny kawałek, przechodzi do kubiny do psychologa albo lekarza psychiatry i siedzi równiutko, odpowiada prosto i takie jest skoncentrowane i te 20 minut tam się spina i nie zobaczymy tego ADHD. Albo idzie takie dziecko do jakiejś wizyty co ty się dziecka czepiasz? Mhm. Nie? A więc ono nie musi, ale generalnie w tym życiu człowieka musi być obecny i będziemy to obserwować. I to jest taki, taki ważny predyktor do tego, żeby znaleźć to ADHD. Czyli fakt, że to ADHD jakby występuje od, um, od dzieciństwa, to pozwala rozróżnić y, od zaburzeń lękowych tak? i od depresji. W, w... I od różnych mhm. innych rzeczy. Tak, będziemy, będziemy tego szukać i będziemy, że ono się nie pojawia nagle. Ono może pojawić się na przykład bardziej widoczne, jak się wyprowadzimy z domu, bo mamusia nam przestaje pożyczać płatów czołowych, mm -hmm. przestaje nam ogarniać różne rzeczy, no i wtedy nagle jest taki zgniot. Nie? E, więc w takich, takich sytuacjach ale ono generalnie musi być z nami e, od zawsze jeśli m, pacjenci przychodzą i to z zaburzeniami lękowymi Pani Marta, ja wysłuchałam Pani podcast ja mam gonitwę mhm. myśli ja się nie mogę skupić ja zostawiam wszędzie klucze no, no, jakby Pani o mnie mówiła od kiedy to trwa? No od roku mhm. to to może być nerwica lękowa prawda? A I mnóstwo innych jeszcze rzeczy nie? No, gorzej, jak ktoś się <laughs> uprze na, na diagnozę. Nie, tak, 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 wracam do tego, bo ja słyszałam takie e, historie o ludziach upartych na diagnozę, żeby tak, e, żeby potraktować ADHD jako wymówkę, ale to nie dotyczy tylko ADHD. E, to dotyczy również e, różnego rodzaju kryzysów e, psychicznych, że, że można się ukokosić, umościć w swojej diagnozie hmm. i mieć z niej korzyści. Tak. no... Człowiek nie robi nic, co mu się nie opłaca na jakimś poziomie. I myślę, że takie wyjście, że my też robimy rzeczy, które nam się opłacają, e, czy one nam służą, czy nie, to inna rzecz. Ale nam się w jakiś sposób opłacają, tak w prawie zachowania energii, tego uwagi i bycia ważnym. I tutaj też będziemy mieć taki kawałek, że czasem przechodzą sobie z całą masą potężnych problemów, uzależnieniami, historią trudności interpersonalnych, związków burzliwych, niepłacenia alimentów, no, no grube, grube mhm. historie i mówią: Pani Marto, ja przyszedłem zdiagnozować ADHD, bo to mm, myślę, że to jest ten kawałek. Tak. Być może tak, być może nie, ale to na pewno nie jest ten kawałek, który jakby. Dlatego tylko ten proces dia diagnostyczny nie trwa 55 minut, nie? nie tylko, tylko jest to seria skomplikowanych spotkań jakby wielu osób. No i co? Jest ta mm, diagnoza, tak? Ma pan, pani ADHD. Co dalej? Hmm, co dalej? Zawsze jest farmakoterapia? Nie, nie. nie. Zawsze jest, powinna być psychoedukacja. Mhm. Najs nice mówi tak. Psychoedukacja raz, czyli zrozum, co ci jest. Dopasuj środowisko do tego, jak działa Twój umysł, jak działa Twój mózg, i to jest pierwszy krok. Drugi krok to jest farmakoterapia, czyli jeśli to nie wystarcza, no to farmakoterapia jako wyrównanie tych, tej, tej gospodarki hormonalnej, myślę, że dostarczanie i tu jest różnica w tej farmakoterapii między depresją a zaburzeniami lękowymi, gdzie przyjmujemy przez jakiś czas i te ścieżki neuronalne się nam naprawiają. Tu się nam nic nie naprawia. Tyle, ile przyjmujemy. Tyle, tyle mamy poprawy. Przestajemy przyjmować, przestajemy mieć poprawę. Co prawda, możemy wtedy wypracować strategię, środowisko, łatwiej jest nam funkcjonować i nie potrzebować już leków na jakimś takim codziennym poziomie, no ale nic nam się nie naprawi. I trzecim krokiem to jest psychoterapia, dopiero tutaj głównie psychoterapia poznawczo-behawioralna, która ma nas nauczyć sposobów, behawioralnych, czyli zachowania, ale też myślenia, nie? Radzenia sobie z prokrastynacją, radzenia sobie z odkładaniem, z zamartwianiem, z obwinianiem, z tym wszystkim, co mi jakby przeszkadza, w tym z perfekcjonizmem, no bo to jest taka maska ADHD, nie? U kobiet, mam tak wszystko dobrze zorganizowane, tak pani Marto trzymam, ale jak mi pęknie, to już dramat, nie? To leci. I dla mnie ADHD to jest zawsze taki taniec między Akceptacji było zmianą. Między tym, co mi służy, między tym, co ja, o jaką walkę teraz chcę toczyć ze sobą, boję, co jest mi potrzebne, jaka strategia, nad czym chcę teraz pracować i co zmieniam, a co muszę po prostu zaakceptować. I nie mam mocnych, żeby zmienić wszystko. Czyli chyba więcej jest tej e, akceptacji. Niż, niż zmian, które można wprowadzić. To raczej zmiany w, takich, w podejściu do rzeczy, a nie przerobienie jakiegoś problemu w sobie i tak dalej, bo tego się nie zmieni, tylko można nauczyć się y, instrukcji obsługi siebie. Dokładnie tak, i otoczenia. I jakie będę mieć dużo przedmiotów, większe prawdopodobieństwo, że zgubię jak mniej, mniejsze prawdopodobieństwo, jak y, będę mieć y, blokadę na telefonie na scrollowanie, no to jest to pewna y, y, zmiana, tak? To jest coś, jeśli y, zrobię sobie blokadę na to, że nie mogę impulsywnie kupować, czyli na przykład muszę wejść przez stronę i tam dodać kartę kredytową, zaakceptować, i potem musi mi przyjść SMS i ja muszę go zaakceptować. To jest to zmiana, która taka środowiskowa. To są okularne objawy, y, że może tak impulsywnie nie kupię tej kiecki. I to są takie małe zmiany, niewielkie rzeczy, które pozwalają, żeby ten mój mózg miał szansę zafunkcjonować. No i często to jest tak, jak mówisz, akceptacja, czyli na przykład zastanowienie się, czy moja praca, którą wykonuję, jest pracą dla mnie. Czy ja muszę um, to podejmować i to wykonywać, czy mogę dopasować swoje życie do objawów? I tyle. Czyli nie da się tego wyleczyć, tylko można zaakceptować i nauczyć się żyć. z Dokładnie tak. Coś optymistycznego na koniec, Marta. Och, optymistycznego. Ja myślę, że w ogóle ADHD, często osoby z ADHD to jest dużo optymizmu, dużo energii, dużo mocy, dużo um, takiej siły do przekopywania, zdobywania informacji, do działania więcej, dłużej, no bo te cechy były potrzebne w świecie ewolucji, tak? Były nam potrzebne od małpy takie cechy w populacji, które to ADHD działają. I to jest właśnie ta siła, że ja, jeśli ja wiem, czym ona jest, to ja mogę korzystać z tego, co ona mi daje. I korzystać z tych mocy, które mam, a za które płacę podatek po prostu innymi rzeczami. może taka nawet prośba do ludzi z otoczenia i do każdego, kto spotka się z osobą, która ma zdiagnozowaną neuroatypowość, żeby po prostu się powstrzymały od komentarza. No, wszystkim wyjdzie na zdrowie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Wszystkie rozmowy cyklu w czułym zwierciadle znajdziesz na zwierciadło.pl oraz w serwisach streamingowych. Produkcja Studio Plac.